Zaczynamy od kolejnego produktu, AMZ Kutno. To jest Tour 5, który mimo mniejszych rozmiarów nie jest samochodem miejskim, tylko pancerną terenówką. Tour 5 to samochód, który jest skonstruowany w 100% na polskiej ramie, która została zbudowana w Kutnie. Układ napędowy, silnik i elementy zawieszenia pochodzą jednak z terenowego podwozia ciężarowego firmy MAN. Jak się sprawuje taka kombinacja? Właśnie podjeżdżam pod coś, co przypomina pionową ścianę. Blokada tył, blokada przód. I delikatnie na wolnych obrotach. Podjechał bez najmniejszego problemu. Zwróćcie uwagę na jego kształt, jak on wygląda. Nie ma praktycznie zwisu z przodu, nie ma praktycznie zwisu z tyłu. Podjeżdża praktycznie pod pionowe ściany. Jakie to jest piękne, nie musisz mieć żadnej drogi. Wszystko fajnie, ale brakuje mi trochę tempa. A co gdyby na polu bitwy wydarzyło się coś naprawdę dramatycznego? Auto jest do zadań specjalnych. Umówmy się, że jesteś na przykład pod ostrzałem i musisz uciekać. A uciekać przecież trzeba szybko. Niezależne zawieszenie wszystkich kół powoduje, że ten samochód też, mimo tego, że jedzie w takim terenie, naprawdę fajnie się zachowuje. Jadę dalej! Jest wojna! Ucierpiałem, również i ja. No właśnie, i takie dni jak dziś są kompletnie nieprzewidywalne, dlatego z takimi spodniami będę dalej wam opowiadał o samochodach terenowych, bo tak jest dokładnie w terenie i tutaj niczego nie udajemy.